W najbliższą niedzielę minie kolejna rocznica powstania Parku Śląskiego. Z tej okazji kolejką linową Elka będzie można przejechać się w jedną stronę za złotówkę. 20 grudnia mamy 65. rocznicę powstania parku. De facto świętowaliśmy cały rok, bo przypominaliśmy o tym już od stycznia i jakby szereg takich nowości się pojawiło. Między innymi Quest, taki spacer jakby po parku, spacery z przewodnikami jakby i dużo innych rzeczy, które pewnie mieliśmy razem okazję w tym roku świętować na terenie parku. I tak na deser ten 20 grudnia, bo to trochę nieszczęśliwie, jeżeli chodzi o pogodę, ale jeżeli chodzi o historię, to dokładnie 20 grudnia ta decyzja o powstaniu parku w 1950 roku zapadła. Wojewódzka Rada Narodowa, tak nazywał się powiedzmy organ zarządzający wtedy tym województwem, które katowickim bodajże wtedy, i jakby zdecydowano o tym, że między Siemianowicami, Chorzowem i Katowicami ten park powstanie. No i te 65 lat przyjmujemy, że wtedy zaczęło biec i dzisiaj po 65 latach jesteśmy, będziemy dokładnie w niedzielę. No i stąd, jak powiedziałem, taki na deser całoroczny możliwość przejażdżki Elką za złotówkę dla każdego. Od 10 do 16 kolejka będzie kursowała, także ktokolwiek przyjdzie, niezależnie od wieku, nie będziemy limitować po prostu biletów na najmłodszych czy najstarszych, tylko każdy za złotówkę będzie mógł przejechać w jedną stronę. I mówię, to na taki deser świętowania całorocznego. No i jakby przypominając też, że właśnie akurat w grudniu ta decyzja o tym, że park powstanie, a dzisiaj już jest, zapadła. Z kolejki będzie można korzystać od godziny 10 do 16.